Hej, dzisiaj przychodzę do Was z Q&A. Mogliście mi zadawać pytania na grupie i na Snapchacie. Trochę się ich pojawiło, więc dzisiaj mam zamiar na nie odpowiedzieć. Jakie masz plany na wakacje? Jeszcze takich 100% planów nie mamy. Wstępnie coś tam już rozmawialiśmy, że może pojedziemy do Pragi, bo ja z bratem jeszcze nigdzie za granicą nie byliśmy, także pasuje gdzieś pojechać. I może pojedziemy na Mazury, ale jeszcze do końca, tak jak mówię, nie wiemy. Wszystko się okaże pewnie na wakacjach. I oprócz tego wiem, że w sierpniu będę zaczynała wykłady na prawo jazdy, także będzie grubo. Czy planujesz kiedyś zrobić spotkanie z widzami? Nie będę odpowiadała na takie pytanie, bo nie mam pojęcia, jak to będzie w przyszłości, czy dalej będę nagrywała, czy nie. Na razie nagrywam, ale no, wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby robić jakieś spotkania na tym etapie. Co najczęściej lubisz robić po szkole? Ja po szkole mam naprawdę bardzo mało czasu dla siebie. Przychodzę dopiero ze szkoły o 16 godzinie, także to jest późno, jem obiad, chwilę sobie odpocznę i zaraz zabieram się do nauki. No raczej nic nie robię takiego ciekawego. Czasem może sobie poczytam książki albo posiedzę na kompie, ale to w ekstremalnych przypadkach. Kiedy byłaś małym dzieckiem, kim chciałaś być w przyszłości? No to myślę, że tak jak każdy, piosenkarką, kurczę, aktorką, modelką, nie wiadomo jeszcze tam kim. Miałeś kiedyś coś złamanego? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Miałam złamaną lewą rękę i to było jakoś na wakacjach przed 6. klasą bodajże. Oczywiście nie posłałam wtedy w taty, a często jeździłam bez trzymania kierownicy, jak byłam młodsza. No i kilka razy zjeżdżałam sobie bez trzymania kierownicy z górki na rowerze, no i udawało się, udawało, aż w końcu bum i złamałam sobie lewą rękę i zostały mi po tym wypadku blizny na wardze, na ramieniu, na kolanie, także mam po tym pamiątki. Kot czy pies? Pies. Wiosna czy jesień? Jesień. Deszcz czy śnieg? Deszcz. Cola czy Pepsi? To i to. Wiatrak czy latawiec? Wiatrak. Jakie miejsce chciałabyś zwiedzić? W przyszłości, jak sobie odłożę pieniędzy, to chciałabym zwiedzać, naprawdę chciałabym zwiedzić cały świat, każde państwo, poznać nową kulturę. To jest moje takie małe marzenie, żeby tak zwiedzać i sobie podróżować, bo jestem taka ciekawa świata, że naprawdę. Bez czego nie mogłabyś żyć? Nie jestem w stanie wymienić tutaj jednej konkretnej rzeczy, bo myślę, że jest ich tak mega dużo, że no naprawdę nie jestem w stanie. Jeśli miałabyś możliwość zamienić się z kimś ciałem na jeden dzień, kto by to był? Na pewno ktoś sławny, ale kto? To już byłoby chyba w sumie obojętne. Jakaś sławna blogerka. Może ma fashion? Zjadłabyś upieczonego pająka? To zależy. Jakbym coś miała dostać w zamian za to, żebym zjadła tego pająka, to bym to zrobiła, ale tak to nie jestem do końca pewna. Ile masz wzrostu? Jestem bardzo niska, 1,64 m, coś koło tego. Chciałabym urosnąć, ale już się chyba zatrzymałam na tym. Ulubiony kosmetyk? Nie mam. Czy masz chłopaka? Nie mam. Kim chciałabyś być w przyszłości? To tak jak już wspominałam, coś związanego z angielskim, ale jeszcze to się okaże. Ulubiona fryzura? Najczęściej chodzę w rozpuszczonych włosach, rzadziej w kucyku, więc to są takie dwie fryzury, które najczęściej wykorzystuję. Chciałabym się nauczyć jakiegoś kłosa robić czy coś, ale naprawdę mam do tego dwie lewe ręce. Baguette au croissant. Nie wiem, jak to się czyta po francusku, ale i bagietkę lubię, i croissant lubię. Rosja czy Chiny? Zdecydowanie Chiny. Jakie teleturnieje telewizyjne oglądasz? Rzadko oglądam telewizję, ale jak zdarza mi się już coś oglądać, to 1 z 10 z bratem albo familiadę w niedzielę. Co ci dał YouTube? YouTube mi daje mega dużo. Jedną taką najważniejszą rzeczą to myślę, że jest pewność siebie i przełamywanie takich swoich barier. Ale kiedyś zrobię taki dłuższy filmik na temat tego, co mi dał YouTube. Także myślę, że ta odpowiedź powinna być na razie wystarczająca. Masz możliwość przeżycia ogromnej przygody. Możesz dołączyć do zespołu Linkin Park. Oni będą cię szkolić w każdej dziedzinie, która będzie potrzebna do muzyki. Trasa, koncerty, fani, ale w zamian musisz porzucić szkołę i zostawić rodzinę. Co byś wybrała? Może i trochę dla niektórych byłoby to trudne pytanie, ale ja wiem, że wybrałabym trasę z Linkin Park, bo nie tęskniłabym tak za bardzo za rodziną i za szkołą. Natomiast jestem taka, no lubię wyzwania i po prostu chciałabym tak spróbować, jak to jest, no nie? I bym przy okazji poznała swoich największych idoli, więc myślę, że tej propozycji bym na pewno nie odrzuciła.
A jakbym ją odrzuciła, to bym już żałowała pewnie do końca życia, więc zdecydowanie teraz jest Linkin Park. Ulubiona firma kosmetyków. Nie mam ulubionej firmy kosmetyków. Tak jak mówię, ja bardzo rzadko kupuję kosmetyki, bo się rzadko maluję. Znaczy dużo się nie maluję, po prostu podkład i tusz, więc nie potrzebuję tak non stop kupować sobie coś takiego. Za niedługo będzie ta promocja w Rossmanie, więc mam zamiar coś sobie kupić wtedy. A tak to nie kupuję. Lubisz rapera KN-a? Nie słucham go, więc nie będę się wypowiadać, czy go lubię. No i to by były wszystkie pytania, także dziękuję wszystkim za pytania. Jeżeli Wam się film spodobał, to dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I pod tym filmem możecie zadawać mi kolejne pytania do kolejnego Q&A. Może za jakiś czas znowu zrobię, ale oczywiście nie będą się takie filmy pojawiały często, tylko raz na jakiś czas. Także łapka w górę i do następnego filmu. Pa!